Witajcie na moim kanale, ja jestem Gosia i dzisiaj rozpoczynam swoją przygodę ze światem YouTube'a. Postanowiłam rozpocząć z pytań od She The Spy. To jest chyba profil na Instagramie, nie wiem, znalazłam te pytanka na Pinterestie i stwierdziłam, że fajnie byłoby na nie odpowiedzieć i zapoznać się trochę w taki luźny sposób. Pierwsze może, zacznijmy już od razu z grubej rury. Pierwsze pytanie, czyli ulubiona i nielubiona książka. To tak, obecnie moją ukochaną książką jest Achilles w Pułapce Przeznaczenia. Ja mam to wydanie, natomiast teraz to jest Pieśń o Achillesie. I tutaj się od pierwszych stron zakochałam w książce. Mamy tutaj historię Achillesa, ale opowiedzianą nie przez Achillesa, tylko przez Patroklosa, czyli przyjaciela, a także jakby troszkę ważniejszą osobę dla Achillesa niż tylko przyjaciel. No i jest tutaj pokazane, jak to przeznaczenie Achillesa wpływa na niego i jak cały czas kreuje swoje życie poprzez ten pryzmat tego przeznaczenia, które tak naprawdę od urodzenia nad nim zwisa, wisi i ciąży nad nim. Pod koniec można nawet uronić łaskę, jeżeli dość mocno wczuje się człowiek w historię. No i moja najbardziej ostatnimi czasy może nielubiana książka to jest Kirkę, tej samej autorki. Tutaj jakoś po pierwsze nie wczułam się w historię Kirkę, po drugie wydawała mi się ona taką postacią, która bez przerwy uczy się na swoich błędach, znaczy nawet nie uczy się na tych samych błędach, popełnia cały czas te same błędy, które już dawno człowiek by zapomniał o nich, już dawno zrobiłby coś inaczej, już dawno zmieniłby coś, ona nie, cały czas popełnia takie same błędy. Na dodatek jakby ona jest cały czas taką postacią trochę nieszczęśliwą i taką, nie wiem jak to nazwać, ale no taką, której się nie lubi. I natomiast końcówka dużo, moim zdaniem końcówka dużo ujmuje tej książce, ponieważ Kirkę w końcu dostaje jakby swoje szczęśliwe zakończenie, które uważam, że akurat w tej książce mogłoby się obejść bez takiego zakończenia. Przejdźmy do drugiego pytania. Książka, w której chciałbyś żyć, znaleźć się, to zdecydowanie książka, która będzie pojawiać się tutaj najwięcej, czyli Atramentowe serce, a raczej świat, który jest przedstawiony w Atramentowym sercu, w książce, która jest w książce. Mamy tutaj w tej książce akurat ojca, córkę, czyli Mo i Maggie. Mo jest introligatorem, naprawia książki. Maggie ma 12 lat w chwili, kiedy ich poznajemy. No i pewnej nocy Maggie widzi przez okno pewną postać, która się pojawia i od tego czasu jej ojciec zachowuje się dosyć dziwnie. No i następnego dnia oni uciekają ze swojego domu. Natomiast ta przeszłość, która pojawiła się, zapukała do ich drzwi, nagle się pojawia z powrotem. Nie będę zdradzać więcej, natomiast jest tutaj książka o tytule Atramentowe serce i właśnie w jej świecie chciałabym się znaleźć, gdyż jest to świat, który naprawdę był przedstawiony super. Był to świat fantastyczny, co prawda było w nim wiele okrucieństwa, wiele zła, ale zakochałam się we wróżkach, w kobaldach, w gwinie, który się tu pojawia, czyli w kunie z różkami. No i w ogóle jakby to jest książka, która będzie się dziś pojawiać, więc jeszcze o niej troszeczkę później na pewno opowiem. Kolejne pytanie, czyli już trzecie. Ulubiona młodzieżówka. Młodzieżówek czytam dosyć dużo. Natomiast taka ostatnimi czasy, którą
jeżeli ktoś mnie zapyta, młodzieżówkę, to jest Heartstopper. Ja mam tylko jakby pierwszy tom fizycznie, natomiast kolejne tomy mam w elektronicznym, jakby w e-booku. Ale książka, w której się zakochałam, na którą długo czekałam w polskim wydaniu, nie wiem czemu, bo mogłam w sumie już wcześniej zaopatrzyć się w zagraniczne wydania. Natomiast jest tutaj książka o społeczności, może trochę, na pewno o młodzieży. Mamy tutaj do czynienia z młodzieżą i jak sama nazwa wskazuje, Boże. No ale tak, na pewno jeżeli nikt nie czytał, no to się dowie, że jest to powieść graficzna napisana, narysowana, zilustrowana przez Alice Osman. Mamy tutaj dwie osoby, Nika i Charlie'ego, którzy przez jakby splot sytuacji znajdują się w tej samej klasie, w tej samej ławce. No i oni na początku stają się przyjaciółmi, potem kimś trochę więcej. No i tak w zasadzie towarzyszymy im w tym tej przyjaźni, w tym zakochaniu. No i uważam, że ta książka porusza wiele tematów, nie tylko LGBT, ale na przykład też tematy związane z zaburzeniami odżywiania. Trochę zdradziłam, to są kolejne tomy. Natomiast uważam, że wiele, wiele ważnych tematów jest tutaj w tej książce poruszanych. Teraz kolejne pytanie, czyli książkę, która zmieniła twoje życie. Ciężko było mi wybrać taką książkę, bo nie do końca wiem. Z jednej strony byłaby to książka o Tedzie Bundym, gdyż moim zainteresowaniem są właśnie seryjni mordercy. No i książka napisana przez jego znajomą, przyjaciółkę, z którą pracował, była taką książką, która na pewno zmieniła moje postrzeganie o tej osobie i pod wieloma względami mogła zmienić troszeczkę moje życie. Myślę, że każda książka właśnie poniekąd zmienia nasze życia. Natomiast taka, o której do tej pory czasem myślę w tych kryteriach, jest to na pewno Future Dymitra Głuchowskiego. Mamy tutaj przedstawiony świat, w którym ludzie przezwyciężają śmierć. No i jak to wygląda, jak wpływa to na naszą planetę, jak na nasze życia. No i czy jest to takie dobre, czy jest to plus życia, czy minus, trzeba przeczytać, żeby się dowiedzieć. Natomiast książka jest dla mnie bardzo ważna pod tym względem, że jakby z tej książki zaczęła się u mnie taka wielka miłość do tego autora. I naprawdę każdemu polecam, bo warto. Kolejne pytanie, to już będzie chyba piąte. Książka, w której główny bohater jest podobny do ciebie. Było mi ciężko wybrać, natomiast gdzieś tam uważam, że możliwe, że jestem trochę podobna do Lili z serii książek o Daszu i Lili. Z tego, co ja pamiętam, bo czytałam ją chyba 2 lata temu, to Lili jest dość skrytą osobą. Praktycznie w ogóle nie szaloną taką osobą, ale chętnie pomaga swoim bliskim i dla bliskich zrobiłaby bardzo wiele. No i to chyba bardzo mnie z nią łączy. Z tego, co widziałam, nawet 3. tom teraz wyszedł, więc na pewno zajrzę do tej książki. Może jak pojawi się na Legimi, ponieważ mam w innych wydaniach jakby te dwa tomy i to obecnie, które wychodzi, ta okładka nie podoba mi się do końca, więc chyba w elektronicznym formacie ją przeczytam, natomiast jeszcze nie wiem. Może też trochę jestem podobna do Dasza, tak teraz sobie myślę, ponieważ niekiedy przejawia się u mnie taka spontaniczność, ale tego nie wiem, musiałby mi ktoś powiedzieć. Może
ktoś w komentarzu, a to musielibyście mnie poznać lepiej, chyba, żeby tak powiedzieć o mnie coś. Może się zapoznamy lepiej w kolejnych filmach. Na razie nie zapominam tego pytania. I przechodzę do kolejnego pytania z mojej listy. Na liście jest 20 pytań. Możliwe, że wkleję ją gdzieś na początku, żebyście też wiedzieli, jakie są pytania. Najdłuższa przeczytana książka, czyli pytanie numer 6. Oj, już nie pamiętam, jaka była najdłuższa. To takie najdłuższe, najdłuższe na pewno mnie czekają, bo będzie to Duna. Około czasu, pierwsze tam koła czasu. I nocny film, taki horror. Natomiast z takich, co już przeczytałam, to podejrzewam, że będzie to Ahaja Zimińskiego i pierwszy tom Wojny Makowej. Z takich długich klocków to myślę, że to będzie to. W sumie tak teraz sobie myślę, że Ahaja i Rin z Wojny Makowej to bardzo podobne archetypy postaci. Taka waleczna kobieta. Tylko, że tak, Rin była z klasy takiej niskiej, natomiast Ahaja to wojownicza księżniczka, ale obie musiały dużo przejść, żeby być tym, kim są, by być tym, kim przejawiają się w serii swoich książek, bo chociaż w sumie Ahaja ma więcej książek, natomiast Wojna Makowa to trylogia i taki główny człon Ahai to też trylogia, więc trochę się zaplątałam w tym pytaniu. Natomiast najdłuższe książki to Wojna Makowa i Ahaja. Siódme. Pytanie, książka, o której boisz się powiedzieć, że ją lubisz. W sumie nie boję się o żadnej powiedzieć, natomiast myślę, że troszkę teraz Zmierzch. To jest książka, którą długo czytałam. Nawet miałam jej re-readę, cała seria. To jest seria książek, z której miałam dużo re-readów, bardzo ją lubiłam. Natomiast obecnie nie wiem, czy powiedziałabym komukolwiek, że mam jakiś sentyment do tych książek. I podejrzewam, że obecnie też jakbym ją przeczytała, to nie była już by dla mnie taką fajną książką, taką komfort książką, za którą kiedyś się uważałam. No ale chyba większość z was wie, że mamy tu do czynienia z wampirami. Jest tu Edward, jest tu Bella, jest tu miłość, są tu wilkołaki, a raczej wilki. Nie wiem, czy w pierwszym tomie są, no ale generalnie większość z osób wie, z czym to się je. Ósme pytanie i książka, której re-readów zrobiłeś najwięcej. Podejrzewam, że będzie to Atramentowe serce i w szczególności ten pierwszy tom. Ponieważ dopiero niedawno mam drugi i trzeci, bo to jest ogólnie trylogia. Pierwszy tom to jest Atramentowe serce, drugi tom Atramentowa krew, trzeci tom to jest Atramentowa śmierć, którego czytam najmniej, ponieważ jeden z moich ulubionych bohaterów jest tam. Nie pojawia się tam, ponieważ w drugim tomie ginie, natomiast trzeci tom to jest trochę jego powrót do tej serii. Natomiast pierwszy tom zdecydowanie jest najwięcej razy przeczytany przeze mnie, najwięcej re-readów, nawet po, nie wiem czy zobaczycie, ale po okładce i ogólnie po książce, że książka została wiele razy przeze mnie przeczytana. I jest to książka, którą pamiętam najbardziej, którą jakby po pierwszym zdaniu podejrzewam, że po pierwszym zdaniu na pewno bym ją poznała. Może kiedyś zrobię taki challenge. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście. Natomiast zdecydowanie to będzie Atramentowe serce. Czyli Atramentowe serce i największa ilość re-readów. Kolejne pytanie, numer 9. Książka, którą planujesz przeczytać następną. Jak sobie robiłam notatki, to mniej więcej chciałam przeczytać inną książkę, ale już ją przeczytałam. Natomiast myślę, że będzie to Biały Kieł Jacka Londona, ponieważ jest to taki klasyk, który warto znać, i Gentleman w Moskwie, ponieważ słyszałam o nim dobre opinie i długo polowałam na tę książkę. W końcu ją zdobyłam, więc myślę, że te dwie książki to będą takie, które przeczytam następne. Chociaż planuję też przeczytać drugi tom książki, którą już przeczytałam, i z tym wiąże się kolejne pytanie, czyli ostatnio przeczytałam książkę Eleny
Ferrante. Genialna przyjaciółka i możliwe, wracając trochę do poprzedniego pytania, że następny tom będzie tym tomem, który przeczytam jako kolejną książkę. Ale Genialna przyjaciółka to jest wspaniała książka. Uważam, że bardzo wartościowa. Opisuje ona jakby przyjaźń Eleny i Lili. Natomiast Elena Ferrante, jakby Elena to nie jest, jakby ona nie, autorka nie pisała o sobie. I fun fact, Elena Ferrante to jest przy, nie przydomek, jakby zapomniałam słowa, wymyślone imię i nazwisko. Może tak, no ale w Genialnej przyjaciółce jest historia o Elenie. Lenie i Lili, która jakby cała jest przedstawiona ich przyjaźń od samego początku. One na początku się nie lubiły, były jakby swoimi przeciwieństwami, natomiast te przeciwieństwa się przyciągnęły i zostały najlepszymi przyjaciółkami przez całe życie. No i właśnie jakby ta książka jest wspominkami Eleny o przyjaźni z Lili. Natomiast ja dość długo ją czytałam, ponieważ ta przyjaźń nie jest zbyt dobrą przyjaźnią i obie przyjaciółki są bardzo toksyczne dla siebie i źle na siebie wpływają. Ja tak uważam, to jest moje zdanie. Natomiast widać tą toksyczność w ich relacjach i nie jest ona zbyt łatwa do przejścia. Ulubiony klasyk. I teraz mam problem, bo ja klasyków jako takich czytam bardzo mało i właśnie planuję to zmienić i mam dużo klasyków teraz na mojej liście do przeczytania. Na przykład tak jak ten Biały Kieł Jacka Londona. Natomiast z klasyków. Myślę, że przez moje studia, studiowałam filologię rosyjską, będzie to Bułhakow i większość jego książek to są moje ulubione klasyki. Chociaż ciężko mi się przyznać, natomiast zdecydowanie najgorszym dla mnie klasykiem, najgorszą książką Bułhakowa jest dla mnie Mistrz i Małgorzata, którego nigdy nie przeczytałam do końca. Ale mam i w polskim wydaniu, i w rosyjskim wydaniu, i audiobooka próbowałam. Natomiast nie skończyłam nigdy. Znam treść, znam wszystko, co tam się dzieje, natomiast jakby sama z siebie nigdy nie przeczytałam. Ale tak z klasyków to podejrzewam, że jeszcze Mały Książę, ponieważ dużo wartościowych rzeczy można się z tej książki jakby dowiedzieć. No i z takich książek w liceum przeczytanych to Cudzoziemka Marii Kuncewiczowej. Myślę, że gdzieś postaram się dodać okładki tych książek, o których mówię, a których nie mam fizycznie przy sobie, chociaż stoją w szafce, ale zanim się tam dostanę do tej szafki, bo wyjmując książki, które chciałam pokazać, trochę ją zagraciłam, to szybciej będzie wkleić. Natomiast Maria Kuncewiczowa, jej Cudzoziemka, była książką, którą bardzo lubię, którą do tej pory wspominam ciepło, natomiast tylko jakby początkową część do przemiany głównej bohaterki, ponieważ ona była taką zozą i była taka wyrazista właśnie przez to swoją zozowatość, że ona chciała wszystko kontrolować, wszystkich kontrolować. No i jej się to udawało, oczywiście. Natomiast po przemianie, którą przeszła, stała się taka nijaka, taka mdła. I już wtedy ta książka dla mnie była taka, no nie do końca. Natomiast początek Cudzoziemki jest naprawdę dla mnie wdechę. Kolejne pytanie. Ulubiona postać. No i moją ulubioną postacią jest, wracając z datą mojego serca, jest Smoli Paluch, czyli kuglarz, który pojawia się w tej książce. Jest wyczytany, trochę zdradziłam, jest wyczytany z książki, która się pojawia, czyli ze świata atramentowego serca. Jest postacią bardzo pozytywną i tęskniącą w zasadzie ze swoją rodziną, która została w książce. No i zostaje wyczytany wraz ze swoją kuną z różkami, czyli z Gwynem. No i to jest postać, w której byłam zakochana w dzieciństwie, ponieważ ma
długie blond włosy. Jest takim trochę buntownikiem, trochę rebeliantem, ale bardzo, bardzo lubię tą postać, więc polecam każdemu przeczytać Atramentowe serce, aby poznać Smoli Paluch. 14 już pytanie, także zbliżamy się powoli do takiego lekkiego końca. Natomiast 14 pytanie, gdzie lubisz czytać? W różnych miejscach lubię czytać, w zależności od nastroju, ale najczęściej jednak jest to łóżko pod kocykiem. Obecnie, myślę, że na jesień, łóżeczko pod kocykiem i z herbatką. Pytanie 15. Książka, która spowodowała twój płacz. I tych książek jest bardzo dużo. Natomiast takie trzy. Myślę, że o trzech powiem. Jest to First Love. O Jezu, na początku połowa, pierwsza połowa książki. To była taka, kurczę, jaka ta książka jest cudowna, jaka wspaniała i naprawdę bardzo mi się ją dobrze czytała. Natomiast od połowy to już był tylko płacz i naprawdę przeczytałam ją w jeden dzień, ale naprawdę ciężko było mi ją skończyć i była ona dla mnie bardzo łzawa. Właśnie zobaczyłam, że ominąłem jakby jedno pytanie, no ale wrócimy do niego. Natomiast wracając do książek, które mnie wzruszyły, to na pewno Promyczek, ponieważ cała książka tutaj, praktycznie cała książka dla mnie to jest pełna łez, ale jestem w niej zakochana. Przeczytałam też drugi tom tej książki i trzeci tom jest przede mną. I taka książka, która najwięcej jakby na mnie wpłynęła, to jest Wszystkie jasne miejsca Jennifer Niven. Oj, bardzo, bardzo. Tutaj to już płakałam od w zasadzie pierwszej strony. Może nie od pierwszej, natomiast byłam blisko łez. Ja w ogóle we wszystkich książkach mam jakiś paragon. To jest dziwne. No ale właśnie to te trzy książki. Zaraz zasięgnę. Te trzy książki to takie książki, które najwięcej łez u mnie wywołały niedawnym czasem. Chociaż troszkę dawnym, ale takie najbardziej dla mnie wzruszające. Ja przepraszam, ale jeszcze nie wiem, gdzie patrzeć. Czy tu, więc trochę na pewno to będzie pogmatwane film. Nie wiem, czy w ogóle go wrzucę, ponieważ podejrzewam, że po jakby złączeniu wszystkich plików, będzie ich trochę, i będzie się pewnie kadr zmieniał, to trochę nie wyjdzie. No ale wracam do pytania. Teraz pytanie numer 10. A nie, 11. Jest to ulubiona seria książek. Mam dwie takie serie. Jedna jest dość trudno dostępna obecnie. Natomiast ja, jak ją dorwałam w swoje ręce, to się od razu zakochałam i w wydaniu, i ogólnie jest to seria Geniusz, napisana przez Leopoldo Gołta. I seria ta opowiada jakby o... Nie wiem, czy seria może opowiadać. Natomiast jest to seria książek, która mówi nam, chyba raczej opowiada, historię geniuszy, którzy mają szansę na duże pieniądze, mają szansę zmienić swoje życie. Natomiast chodzi o informatycznych geniuszy. Natomiast czy im się to uda, czy nie, jest to nie do końca jakby powiedziane w pierwszym tomie i nie będę zdradzać kolejnych, ponieważ będzie to spoiler i to duży spoiler. Natomiast ta seria jest cudowna i jeszcze to wydanie jest naprawdę, naprawdę wspaniałe. Tej książki tutaj są, no, przyciąga uwagę i polecam. Jeżeli ktoś zobaczy te trzy tomy, chociaż albo pierwszy, drugi, trzeci, myślę, że w Carrefourze są jeszcze dostępne w takich koszach z wyprzedażą, ponieważ były może w Świecie Książki, jeszcze gdzieś w Outlecie, ewentualnie w Dedalusie, bo widziałam i polecam. Jest to wydawnictwo Albatros, ale cudowne i ja bardzo polecam, bo zakochałam się
tej serii. I kolejna seria. Ty. Zaczęłam od serialu, potem dowiedziałam się, że jest książka i byłam taka, co jest książka z tej serii? Natomiast kocham, kocham, kocham. Myślę, że przez to, że lubię właśnie takie tematy, ale kocham Joe Goldberga, który jest główną postacią tutaj. O Jezus, to jest miłość od pierwszego wejrzenia, przeczytania. Natomiast uwielbiam tę postać. Mamy tutaj trochę taką psychopatyczną postać, psychopatyczny archetyp postaci, ponieważ jest Joe Goldberg, który w zasadzie był skrzywdzony w dzieciństwie przez swoją rodzicielkę i przez ojca też, przez swoich rodzicieli, rodziców. No i on tutaj się zakochuje jakby w pierwszym tomie, bo w kolejnych to już jest jakby nawiązanie, no ale w pierwszym tomie zakochuje się w Guinevere Beck. I jakby nie może jej sobie już odpuścić. No i to jest bardzo, bardzo toksyczna znajomość i bardzo, bardzo toksyczny człowiek. Mam na myśli Joe Goldberga. Natomiast jeżeli ktoś oglądał serial i mu się spodobał, to książka spodoba się na pewno bardziej, ponieważ książka jest troszeczkę inaczej napisana i jest o wiele, wiele lepsza. Także te dwie serie, czyli Geniusz i Ty. To są takie serie, które ja polecam. Wracając, zobacz, mam tu taki stos książek z boku. Zobaczyłam jeszcze książkę, którą ostatnio przeczytałam. Boże, jakie to będzie chaotyczne. Natomiast Dzikie Kwiaty, Erskine Caldwell. Jest to pisarz, który pisał o białym i czarnym proletariacie i takiej wiejskiej jakby społeczności trochę. O Jezus, bardzo mocne są te opowiadania. Nie, wiadomo, że niektóre są bardziej, niektóre mniej. Natomiast jeżeli komuś podobały się Miedziaki czy Kolej Podziemna Coltona Whiteheada, o Jezu, to polecam naprawdę twórczość Caldwella, ponieważ opisuje właśnie to, co się dzieje tam i u czarnego proletariatu, i u białego w Ameryce z południa, czyli u południowej Ameryki. I naprawdę robi to genialnie. No i książka, którą długo czytałam, ponieważ ona mnie w połowie trochę znudziła, czyli Gdzie śpiewają raki. Uważam, że książka jest świetnie napisana. Mamy, wiele osób pewnie już o niej słyszało. Mamy tutaj dziewczynkę, która jest jakby dziewczynką z bagien, z mokradeł. Można mówić, że to bagna. Dziewczynkę z mokradeł i towarzyszymy jej w zasadzie przez całe jej życie. Przez całe jej życie. No i ona nie była dość lubiana, nawet była podejrzana o zabójstwo pewnej osoby. Także miała ciężkie życie. I w połowie ta książka uważam, że trochę siada, ponieważ jest troszeczkę w tej środkowej części troszeczkę uważam, że przeciągnięta. Natomiast nie umniejsza to temu, że jest to wybitna książka i naprawdę polecam, bo jest to książka, która jest nieziemska, można tak powiedzieć. Wracając trochę do pytań. I już mam nadzieję, że nie będę tak skakać, ale no, porobię na pewno napisy jakieś, odnośniki i to jest mój pierwszy film, który staram się nagrać. Widzę, że będzie on bardzo chaotyczny. Natomiast tak, postać była, gdzie lubisz czytać, była książka, która jest... Okay. Książka, przy której głośno się śmiejesz. Ojej. Nie czytam dużo takich książek i ciężko mi jakby je znaleźć. Natomiast chyba taka ostatnia z książek to jest Kot Simon i Kociokwik. Książka, która w zasadzie nie ma żadnego tekstu, są tylko obrazki, ale uśmiałam się przy niej i no nie wiem, co o niej powiedzieć. Po prostu tutaj mamy kota Simona i nowego członka rodziny. Tyle. Książka z najpiękniejszą okładką. Myślę, że obecnie jest dla mnie, jak dla mnie ona nawet u mnie tak stoi okładką, jest to Niekończąca się historia
ponieważ to wydanie jest przecudowne. Nawet w środku mamy jakby dwa światy i one są w dwóch kolorach, żeby odróżnić, który świat jest który. O Jezus, no książka cudowna, okładka cudowna, także nie będziemy przedłużać tego. I tu pytanie, którego chyba nie do końca zrozumiałam, ale pytanie po angielsku brzmiało Favorite Coffee Table Book. No i zrozumiałam, że to jest idealna książka jakby na ten stolik kawowy. Mam taką jedną. Jest to książka o designerach jakby i napisana po rosyjsku. To się nazywa Dom Wysokiej Młody w gościach u widusich designerów Mira. Także to jest taki kloc. Natomiast ona ma dużo tekstu i dużo zdjęć. Wiadomo, że to jest już stara dosyć książka, bo ona jest nawet nie powiem z tego roku. Nawet znajdę. O ile znajdę? 98 rok. Także dosyć stara książka, natomiast na taki stolik kawowy bym ją położyła, żeby ona ładnie wyglądała po prostu. Chociaż nawet bez obwoluty wygląda ślicznie i jest taka surowa jakby bez tego. Także to jest książka idealna właśnie na taki stolik kawowy, jeżeli dobrze zrozumiałam pytanie, bo mogłam źle zrozumieć. Kolejne pytanie to będzie ulubiona książka z dzieciństwa. Jak możecie się domyślić? Atramentowe serce, zdecydowanie. Jest to książka, która to jest po prostu książka mojego życia, można tak powiedzieć. Natomiast, żeby już o tej książce nie mówić, to książka z dzieciństwa to Dzieci z Bullerbyn. To jest książka, którą jakby przeczytałam nawet chyba jako pierwsza z książek, które czytałam kiedykolwiek. Chociaż nie, to była na pewno taką pierwszą książką, którą przeczytałam, to był Kubuś Puchatek, ale taki obrazkowy i na podstawie filmu. Miałam wtedy z 4 latka, natomiast taka już książka książkowa, to na pewno były pierwsze, to były Dzieci z Bullerbyn, jeszcze takie stare, starsze wydanie, troszkę inne, bo to jest nagroda ze szkoły, którą mam. Natomiast takie jedno wydanie jeszcze zalane atramentem, pamiętam, miało taki bok zalany atramentem. To zdecydowanie jest ta książka, ponieważ no, chciałam być zawsze w Bullerbyn, chciałam się tam znajdować i chciałam mieć takich przyjaciół, jak oni tutaj mieli. Także co jeszcze mogę powiedzieć? Chyba o tej serii nic. I ostatnie pytanie, 20. Główny bohater z książki, którego mógłbyś poślubić. I jest to Gaz, czyli przyjaciel Promyczka z książki Promyczek. O Jezu, to był, on był tak ciepły, tak kochany i taki oddany jakby, że to jest postać, którą naprawdę mogłabym poślubić. Ewentualnie Smoli Paluch, ale to taki dzieciństwo bohater. No i nie wiem, czy można nazwać Gasa w tej części głównym bohaterem, natomiast on dostaje całą swoją książkę, więc podejrzewam, że w pewnym sensie na pewno jest tym głównym bohaterem i chyba on pod koniec ma właśnie swoją część. Z pewnych względów, o których na pewno nie będę teraz mówić, ponieważ byłby to zbyt duży spoiler. Także mam nadzieję, przebrnęliśmy przez pytania. Mam nadzieję, że żadnego nie pominęłam i mam nadzieję, że podobał wam się film i mam nadzieję, że kolejne filmy, na które mam już pomysł, nie będą aż tak chaotyczne jak ten i mam nadzieję, że wam się ten film spodobał. Także dajcie znać w komentarzach i co? Dziękuję i zapraszam na kolejne filmy. Cześć!